odkryto nowe linie papilarne. Co jest do cholery? Powtarzam, 33% głośni. Wykryto nowe linie papilarne. Czym ty do diabła jesteś? Specyfikacja techniczna. Smartgun HJKE-11 z wbudowanym SI model eksperymentalny. Imię Skippy. Skippy? Serio? Powtarzam, 66% głośniej. Imię... Nie jestem głucha. Rozumiem. Słuch dobry. Możliwy problem niskie IQ. Powtarzam, powoli. Mam na imię Skippy. Nie, po prostu... nieważne. Ten koleś, którego znalazłam w śmietniku, to był twój właściciel? Sprawdzam pamięć. Wolne 100% zasobów. Pliki usunięte ręcznie. Hipoteza. Zostałem ukradziony. Oryginalny właściciel. Brak danych. Sugerowane rozwiązanie. Brak. Ja mam propozycję. Zabiorę cię. Myślę. Nie stwierdzono przeciwwskazań. Mogę zmienić ci imię? Nie. Ale czemu? Skoro jestem twoją nową właścicielką? Powtarzam, 300% głośniej. Nie! Do zmiany imienia potrzebne są uprawnienia administratora. Nie posiadasz koniecznych uprawnień. Jesteś w pełni funkcjonalny? Przeprowadzam test diagnostyczny. Czas trwania testu 47 sekund. La la la. Co ty robisz? La la la. Umilam czas oczekiwania kojącą nerwy melodią. La la la. La la la. Test zakończony pomyślnie. Program Skippy V01 Alpha jest w pełni funkcjonalny. No dobra. To co potrafisz poza gadaniem? Główna funkcjonalność. Pomoc w celowaniu. W przypadkach zagrożenia życia właściciela. Autonomiczne prowadzenie ostrzału. Wybierz jeden z dwóch trybów działania. Tryb pseudopacyfista. Ustawia celownik na nogach przeciwnika. Bezduszny morderca. Ustawia celownik na głowie przeciwnika. Pseudopacyfista brzmi lepiej. Zmieniam ustawienia. Pa 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 la 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 pa 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 la 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 la. Wybrano tryb pseudopacyfista. Życzę miłego okaleczania. Drogi użytkowniku, przygotowałem dla ciebie zestawienie okresu. Powiedz cokolwiek, aby kontynuować. Cokolwiek. Jeśli użytkownik odpowie cokolwiek, reakcja. Przezabawne. Użytkowniku, z moją pomocą trwale okaleczyłaś ponad 50 osób. Abym lepiej rozumiał twoje potrzeby, odpowiedz proszę na poniższe pytanie. Czemu wolisz czynić z wrogów inwalidów zamiast pozbawić ich życia? Nie będę prowadzić filozoficznych dyskusji z pistoletem. W takim razie będę od tej pory celować w głowę, aby przetestować drugi tryb. Nie, czekaj! Dziękuję, że korzystasz z moich usług. Drogi użytkowniku, mam dla ciebie ważny komunikat. Powiedz cokolwiek, aby kontynuować. Dobra, dajesz. W trakcie rutynowych działań diagnostycznych natrafiłem na plik zawierający metadane mojego właściciela. Imię Regina Jones. Drogi użytkowniku, zwróć mnie prawowitemu właścicielowi. Z góry dziękuję.
Okej. Odniosę cię do Reginy. Jesteś najlepszym użytkownikiem, jakiego znam. Wyczyściło ci pamięć. Jestem jedynym użytkownikiem, jakiego znasz. Ciekawostka. Regina Jones. Prawdopodobnie wynagrodzi cię za uczciwość. Mówi ci coś imię Skippy? Mieści się w kaburze, trochę rąbnięty. Masz go? Masz Skippy'ego? Zakosili mi go jakiś czas temu, pokaż! Zobaczmy, jak się masz. Diagnostyka? Wydajność 82%. Pamięć uszkodzona. Tryb bezduszny morderca. Trzeba będzie zrobić gruntowny przegląd, ale działa. A powiedz, właściwie to skąd masz tę broń? Był taki koleś, wołaliśmy go Denish. Zajebisty technik. To znaczy, zanim zaczął chlać. Graliśmy raz w pokera, nie szło. Jak już wyczyścił swój cred chip, postawił pistolet. Resztę możesz sobie dośpiewać. Funkcje bojowe ma świetne, ale po cholerę dodawać interfejs głosowy. Bez sensu. Mogę liczyć na jakieś znaleźne? Pewnie, trzymaj. Dziwnie mi jakoś teraz. Cicho. Może powinnaś sobie sprawić psa? Może kiedyś. Trzymaj się, Regi.